Dzień dobry moi drodzy, zaczynamy vloga numer 5, tym razem nie w hostelu albo pod hostelem, tylko na Terminal del Norte chyba, czyli zakładam, że jest to północny terminal autobusowy. I dzisiaj mamy ze sobą powiększoną ekipę, ponieważ jest z nami Christina i Tim, który mnie olewa właśnie, ignoruje fakt, że nagrywam. I jest Łukasz i w ogóle wszyscy mnie zignorowali właśnie, że nagrywam. Będziemy jechali teraz autobusem. No to moja pierwsza przejażdżka autobusem w Meksyku. Jakaś godzina drogi przed nami. Zobaczcie, jaki patent. To jest ze ślepka. Gracias. Now you look Mexican. Look at that, that's so cute. Muchas gracias. No i moi drodzy, witajcie w prawdziwym Meksyku. Wszędzie kaktusy. Jesteśmy w tym momencie nieopodal stanowiska archeologicznego Teotihuacan, które jest w sumie chyba jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznie w Meksyku, z tym, że z powodu COVID-u oczywiście było zamknięte przez ostatnie tygodnie, z tego co się orientuję, bo tu jest tak, że okej, Meksyk jako Meksyk jest krajem otwartym, wpuszcza ludzi cały czas, jest jak gdyby zielony na mapie, w tym sensie, że nie trzeba tutaj żadnych testów, żadnych kwarantan i tak dalej, ale no niestety kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o te wszystkie takie miejsca turystyczne, to one są tak cyklicznie otwierane, zamykane i w zależności od stanu, każdy stan ma swój kolor, tak? I tam macie semafor Roja na przykład, to wtedy macie wszystko zamknięte i tam macie też inne kolorki, więc teraz podobno jest już otwarte i ilość samochodów wskazuje na to, że może już być otwarte, aczkolwiek w autobusie byliśmy jednymi turystami, więc nie mam zielonego pojęcia, czy uda nam się wejść, zaraz się przekonamy. Doskonały przykład, dlaczego nie lubię fot na Instagramie. Tak pozują ludzie, którzy po prostu podchodzą i sobie pozują do foty i jest już super fota, a tak pozuję ja. I to wygląda jak kupa. No i słuchajcie, to jest doskonały przykład, dlaczego podróżowanie w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie łatwe. Jechaliśmy tutaj godzinę autobusem, zapłaciliśmy kasę za bilety. Wcale nie jakoś dużo, bo tam w dwie strony wyjdzie 17-18 zł. Nawet są co najmniej 2 godziny plus czekanie na autobus, to są 3,5 godziny zmarnujemy. No i się okazuje, że niby jest otwarte od 9 do 15, ale z racji tego, że mamy COVID, no to wpuszczają na przykład przez tą bramę tylko 700 osób. Łącznie podobno do całego Teotihuacan wpuszczają 3000 osób dziennie i to też nie jest taki fan, jak widzieliście wcześniej, bo tutaj macie mapę i jak widzicie, to co macie na zielono to są strefy, które są otwarte, to co macie na czerwono to są strefy zamknięte. Czyli na przykład na piramidę Słońca wejść nie można i w wiele innych miejsc, które można było wejść wcześniej, teraz wejść nie można. Tutaj pan przewodnik powiedział, że tak na dobrą sprawę nawet nie można do nich podejść, że są barierki kilkanaście centymetrów od tych piramid, więc no lipa trochę, ale no nie mamy wyboru, musimy tu wrócić, nie wiem, jutro, pojutrze, bo ja za kilka dni chcę lecieć z Mexico City, a no szkoda byłoby tutaj być i nie zobaczyć tak ważnego zabytku kulturowego. Ale zobaczcie, turyści meksykańscy są, dużo właśnie przyjeżdża i się odbija od zamkniętych drzwi, no będziemy próbowali później. Ale przynajmniej zobaczyłem, podotykałem kaktusy. No i niestety obawiam się, że te widoki będziemy mogli dzisiaj tylko podziwiać z daleka. Jak widzicie, piramida jest naprawdę ogromna i robi wrażenie. No ale mam nadzieję, że uda nam się dostać tutaj jutro. Ładnie przycisnęło tych ziomków, szamanów. Teraz to już oferują, że będą zdjęcia robili sobie z ludźmi za 4 złote, ale jakoś w ogóle mnie to nie kręci. Strasznie mam alergię na takie turystyczne gówna. Jakichś ziomeczków, którzy się przebierają za szamanów, w tych po prostu udają, że robią jakiś ważny rytuał. Nie lubię, naprawdę nie lubię takich miejsc. Więc mam nadzieję, że to, że tutaj jest dzisiaj po prostu taki festiwal, jaki jest, jest spowodowane poniekąd tym, że jest niedziela, więc jutro jest poniedziałek, więc będzie lepiej. Miejmy taką nadzieję. Aczkolwiek, żeby nie było, nie hejtuję nikogo, po prostu wyrażam swoje prywatne zdanie na temat tego rodzaju atrakcji. Jest mega upał, takie mocne 29 stopni. Ale postanowiliśmy, że skoro tu już przyjechaliśmy, to przynajmniej sobie pochodzimy w kółko. I w sumie to chodzenie w kółko na razie polega na tym, że od 40 minut idziemy wzdłuż takie uliczki.
ale podobno gdzieś tam na końcu jest jakieś miasteczko, które być może jest warte odwiedzenia. Dzisiejszy vlog prawdopodobnie nie będzie jakoś mega interesujący, ale zobaczymy. No to jest tak czasami w podróży, czasami są jakieś fuck-upy i po prostu jedziecie coś zobaczyć, ale tego nie widzicie. O, zobaczcie, co mam przed sobą teraz. Ja myślałem, że to jest zwykła góra, ale Łukasz właśnie zwrócił uwagę na to, że to jest też piramida, tylko w trochę innym stanie rozkładu. Mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro zobaczymy to z bliska. Zobaczcie, jaki bydlak. Wow. A ja co wy na to, żebym może zamieszkał w Meksyku na kilka miesięcy i podróżował sobie takim Fordzikiem? Nie no, ja wiem, że to niemożliwe i niebezpieczne i w ogóle, ale tak sobie teraz pomyślałem, że jakby mi się tak życie potoczyło, na przykład, że zostanę w Meksyku na kilka miesięcy i będę takim Fordem 100 sobie jeździł po kraju. To byłoby mega grube. Muy grande. I zobaczcie, jaki garbusek. A jeszcze taka ciekawostka przyrodnicza. Wczoraj byliśmy na tym polankę to się chyba nazywało. To jak patrzyliśmy po kartach w restauracjach, to wcale nie było dużo drożej niż u nas w patologii. Więc to jest ciekawe, że nie wiem, tak jak pamiętam, że w Wietnamie na przykład w miejscach turystycznych nie było drożej niż normalnie na mieście, tak tutaj nie ma dużej różnicy pomiędzy biedną dzielnicą a mega bogatą dzielnicą, natomiast miejsca turystyczne są ceny o tam, nie wiem, 200-300% podbite. Niestety, a szkoda, bo jestem głodny, bo nie jadłem dzisiaj śniadania. No niestety głód i perspektywa tego, że w Ciudad de México będziemy za jakieś 2 godziny najwcześniej, spowodowała, że jednak wybraliśmy się do jakiejś knajpy turystycznej. Ekipa z Chin postanowiła pójść gdzieś na drineczki, a my zdecydowaliśmy się na jedzenie. Łukasz zamówił sobie zupę za 55 pesos, czyli tam jakieś 8 z hakiem. Ja poszedłem w ensalada de nopales, czyli sałatkę z kaktusem. Do picia poszliśmy w agua de sabor, czyli taką smakową wodę, czyli w praktyce jest to po prostu rozwodniony sok pomarańczowy. Tak właśnie wygląda moja sałatka kaktusowa. Dostaliśmy jeszcze nachosy, jakąś salsę, a Łukasz je... Co, jak to smakuje? Jak rosło. A Łukasz je meksykański rosół. Nie wiem, czy jadłem kiedykolwiek wcześniej kaktusa. Wydaje mi się, że chyba nie. Więc szybki tryout. I albo on jest mega słaby w smaku, w sensie nie jest intensywny, albo ja nie czuję go, bo nie mam węchu i smaku tak wyczulonego. Nie jest intensywny. Okej, okay, no to kaktus nie jest bardzo intensywny w smaku. To jest coś, na co musicie uważać w Meksyku, bo taka zwykła casualowa salsa podana do obiadu, jakby to po prostu było nic. Słuchajcie, właśnie delikatnie dotknąłem językiem tego, co sobie tutaj nałożyłem i jest grubo. Jezu, jestem masochistą. Takie mocne 7 na 10 mi powiedział, no. Więc jak ktoś nie jest fanem kebabów z ostrym sosem, to nie przyjeżdżajcie do Meksyku. Powiedziałem Timowi, że nauczę go, jak powiedzieć na zdrowie po polsku. On mówi, przecież to oczywiste, jak się masz? Na zdrowie, yes. It's na zdrowie. Na zdrowie, ja. Na zdrowie. Postanowiliśmy, że skoro i tak tutaj już przyjechaliśmy, to napijemy się michelady. Michelada to jest taki typowy meksykański napój, który zawiera sok pomidorowy, piwo, w tym przypadku koronę i przeróżne przyprawy i jakiś taki dżemowate, ostry coś na górze. Bardzo często zawiera też jakieś tam tabasco, czyli i tak dalej. Taka pomidorowa zupa piwna. Ale jest spoko. No i oczywiście jest też tam limonka i sól. My wzięliśmy sobie micheladas de la casa, bo najtańsze. No i też macie jakieś wersje, zobaczcie, z różnymi salsami, z jakimiś tam ostrygami i tak dalej, więc można tutaj nawsadzać czego się tylko chce. Ale my mamy taką najprostszą chyba. Buenas! Wypiliśmy sobie trochę micheladek. Idziemy dalej w kierunku tego miasta, które podobno gdzieś tam istnieje. Jak widzicie, tutaj życie się normalnie odbywa w tym momencie. Są tłumy ludzi. Nie ma co prawda praktycznie w ogóle zagranicznych, bo zauważyłem, że już to jest ten moment, że ludzie do nas zagadują, gdzieś tam się uśmiechają, tak po cichu coś tam po angielsku powiedzą, pomachają, więc naprawdę super. I wiecie co? Jestem tu od 5 dni chyba i dzisiaj po raz pierwszy miałem czas, chociaż de facto no nie mam czasu, powinienem siedzieć i edytować vlogi, tak?
ale to powiedzmy sobie tak, dzisiaj w końcu zdecydowałem się na to, że zamiast siedzieć i myśleć o tym, co i kiedy i gdzie edytować, to po prostu usiadłem sobie i porozmawiałem przez 2 godziny z innymi ludźmi. Co jest bardzo nienormalne, bo normalnie takie rzeczy się robi codziennie, a w podróży, nawet jak nagrywam. Ale teraz jak się robi to daily, to autentycznie nie mam czasu na takie rzeczy. Więc no, ma to wszystko swoje plusy i minusy, ale spoko, ciśniemy dalej. No i pierwsi na spotkaniu mariachi. I się bawią ludzie. Kilka browarków przy samochodzie. Ekipa mariachi. Hola! I wszyscy zadowoleni przy weekendzie z alkoholem. Poszliśmy właśnie bardziej w takie tereny mieszkalne i już jest znowu to, co mi się najbardziej podoba. Kolorowe budyneczki, to jakiś czerwony Amora Mexico. Tutaj żółty budyneczek. Tutaj jakiś inny kolorek, ktoś sobie w ogóle walnął witraże. Super, i tu już jest naprawdę kolosalna różnica, godzina od Mexico City i po prostu już ludzie, wiecie, zagadują, uśmiechają się, robią sobie zdjęcia, machają, jest spoko. Dlatego cieszę się w sumie, że już za kilka dni się stąd zawijam. Mam nadzieję, że mnie nie zastrzelicie za takiego vloga, w którym niewiele się dzieje, ale niestety no, tak dzisiaj mój dzień wygląda, co wam mogę powiedzieć. No od tego jest daily vlog, żebym wam pokazywał, jak to codziennie wygląda. A tutaj zobaczcie, jakiś fioletowy budyneczek z takimi kokardkami. A co to w ogóle wygląda, jakbyśmy gdzieś, nie wiem, jakiejś Toskanii byli. Zobaczcie, taka mała mieścina. Jesteśmy sobie przy głównym rondzie, idziemy sobie środkiem ulicy. YOLO. Doszliśmy do centrum miejscowości Las Martin de las Piramides i mamy cichą nadzieję, że uda nam się znaleźć stąd jakiś autobus z powrotem do Mexico City. Jak widzicie, stoję w tym momencie na głównym skrzyżowaniu tego miasteczka. Wydaje się być takie małe, ciche, spokojne, w ogóle zupełnie inny vibe niż Mexico City, ale jest to w sumie dosyć oczywiste, ale mają ten taki fajny, kolorowy napis z nazwą miasta. Zaraz wam pokażę. Hola, que pasa? Mi español es como una mierda, amigo. Buenas tardes. Zobaczcie, mają tutaj jakąś małą kapliczkę z garbusem nawet. To jest bardzo, bardzo ciekawy zestaw, że tutaj macie boskie figurki i macie też garbusa. Buenas tardes. Ale ja dosłownie wszyscy są tutaj uśmiechnięci i wszyscy od razu zagadują. To jest niesamowite. Po prostu dla mnie to jest no, takie pierwsze meksykańskie doświadczenie teraz. Więc całkiem beka. O, zobaczcie, tutaj mają nazwę miasta. San Martin de las Piramides. Jak się masz? To improve. The only way I know. Pierogi? Christina, what's your Polish knowledge? Polish knowledge? Like cheers, but I just forgot. No i pięknie, złapaliśmy busika chyba do Mexico City. Już się nie mogę doczekać, aż się nauczę trochę takiego hiszpańskiego i sam będę podróżował po takich wioskach za kilka tygodni, mam nadzieję. Zobaczymy. Gdzie jedziemy? Terminal Norte. A, czyli do Mexico City bezpośrednio. Pięknie, za jaki hajs? 10 pesos. I jeszcze przeoszczędzimy 2 pesos na jednym bilecie, bo tam ci od nas chcieli 52 z Mexico City. Tag life. No i w sumie tak na dobrą sprawę to nic dzisiaj nie zrobiliśmy, a zleciał już cały dzień, bo już nadchodzi wieczór, jest już chyba godzina 18. I powiem wam taką ciekawostkę przyrodniczą. Jesteśmy właśnie na tym dworcu autobusowym północnym w Mexico City i poszedłem przed chwilą do toalety i żeby wejść do toalety trzeba zapłacić 6 pesos, a po wejściu do toalety
okazuje się, że jest taka maszyna do wydawania papieru toaletowego i na przykład za 1 pesos macie takie 2 listki papieru, a tam za 10 pesos macie, wiecie, no nie wiem, 5 listków czy 10 tego papieru. Więc niezła pompa. Czegoś takiego to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Buenas tardes. Sí, porque viajar México y solo permiso amigos. Czyli pamiętajcie, jesteście moimi ziomkami. Zapomniałem, na czym skończyłem, bo mi przerwał ten ochroniarz. Nie jest 6, tylko jest już 7, więc idziemy coś zjeść i wracam do hostelu robić robotę. Więc tylko wam jeszcze pokażę jakiś obiadek, który przytulimy zaraz, a w sumie to kolację i kończymy na dzisiaj. W ogóle zwróćcie uwagę na taką ciekawostkę, że tutaj są normalnie trolejbusy. Zobaczcie, jaki klimacik. Jedziemy sobie trolejbusem i tutaj macie sekcję dla wszystkich. A tutaj już macie podróżowo, to jest właśnie sekcja dla kobiet i dzieci. I mam nadzieję, że nie słyszycie za bardzo, bo mi YouTube to wytnie i zdemonetyzuje film, ale w tle sobie leci jakaś hiszpańskojęzyczna muzyka, więc jest całkiem przyjemny klimacik. Tutaj macie prędkość autobusu, macie też terminal do płacenia kartą miejską, a to niżej to jest taki automat, który przyjmuje monety. Chyba 4 pesos kosztuje jeden przejazd. Zobaczcie, jaka pompa. Te autobusy są chińskiej firmy. A logo przypomina troszkę logo chyba znanej chińskiej marki smartfonów. Wbiliśmy do centrum handlowego, idziemy do restauracji, a tam ochrona z psami i z karabinami maszynowymi i z shotgunem. Jakie to jest typowe dla tych krajów latynoamerykańskich. A idziemy znowu do tej knajpy, w której jadłem z Łukaszem ze 2 czy 3 dni temu śniadania. Jest kolejka. What's your number? How many people do we have in the queue? Nie wiemy ile, ale musimy poczekać teraz na wejście. La Casa del Tonio, tak się nazywa ta knajpa. Strasznie mnie głowa boli, nie wiem czy od tej michelady, w co wątpię, ale pewnie od tego, że na słońcu byliśmy cały dzień, bo naprawdę dzisiaj było upalnie. Zauważyłem taką ciekawostkę przyrodniczą. Właśnie jak widzicie, siedzimy sobie przy stoliku i tam restauracja jest za nami. I restauracja jako restauracja jest pusta, można tylko wejść do toalety, a wszyscy siedzimy tutaj tak de facto na korytarzu centrum handlowego, więc to jest zdecydowanie jakieś obchodzenie przepisów. Bez zbędnego zagłębiania się w szczegóły, zamówiliśmy sobie to, co się nazywa pozole. Ja wziąłem sobie Massisa Grande, macie tutaj cenę. Tutaj mamy Chico i Surtido. I tak wygląda generalnie nasz stół. No i oczywiście klasycznie agua de horchata. Naprawdę zaskakują mnie tutaj ceny, bo ta zupa kosztowała chyba niecałe 12 zł, a pomimo tego, że byłem mega głodny, to zjadłem chyba pół. Więc jest naprawdę super, bo jest to dobre i tanie jedzonko. A tak wygląda ten meksykański nowy świat o godzinie 21 w niedzielę. Słuchajcie, i to chyba byłoby na tyle, bo jest już 9, ja mam kilka godzin pracy przed sobą, a jutro o 7 rano musimy wstać, żeby pojechać na te piramidy znowu. Mam nadzieję, że jutro się uda. Na razie, trzymajcie się, cześć. Zobaczcie, przede mną jakiś pan dziadek wziął Krystynę na tańce. Ahora la vacina, yo tú. Pero pega listo, que valga.